31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze mną Marcin Sobór, dobry wieczór. Marcin Sobór, widzimy się po raz kolejny. Ostatnio na KSW w Szczecinie. A dzisiaj na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Odpoczął pan od zeszłego tygodnia, bo jednak no, to jest praca trochę w nocy, trochę w dzień. Ja już byłem u siebie w pracy, ja szybko się regeneruję, więc szybko z przyjemnością wracam na takie imprezy. Jakby porównać taką imprezę, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, do KSW? No wiadomo, KSW to jest sporty walki, na pewno większe emocje, a tutaj chyba jednak troszeczkę spokojniej. To znaczy na KSW mamy troszeczkę więcej pracy. Tutaj mamy restaurację, mamy sztab kucharzy, jest nas około 40 i rotacyjnie się wymieniamy. Więcej osób pracuje przy takiej organizacji, jaką jest Wielka Orkiestra, niż na KSW? Tak, tak. Tutaj jest, mamy więcej kucharzy. Przyjeżdżają z gór, z Gdańska, z całej Polski się ludzie zjeżdżają, żeby pogotować właśnie wspólnie dla Jurka Osieka. Czego oczekują tacy ludzie, którzy przychodzą zjeść do restauracji Wielkiej Orkiestry w studiu głównym? Oczekują czegoś dobrego, tak? No, oczywiście my te dania szykujemy. Pod warunkiem, że muszą po prostu wrzucić do puszki i wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, że to była bardziej usługa cateringowa, czyli te dania tutaj przygotowuje się na miejscu. Tutaj tak, tu wszystko jest na miejscu przygotowywane, serwujemy zupę, drugie danie, deser. Czyli wyroby cukiernicze też robicie, jakieś ciasto główne? Też mamy cukiernika i wszystko jest przygotowywane tutaj na miejscu. Jest planowany jakiś tort na finał, na północ? Dokładnie jeszcze nie wiem, bo dopiero przyjechałem, ale prawdopodobnie będzie coś. To będzie duży tort, dużych rozmiarów, czy taki zwyczajny, symboliczny? Nie powiem, bo jeszcze go nie widziałem. Czyli taka niespodzianka, tajemnica. Dokładnie. A wspólnie organizatorem w ogóle tutaj jest Jarosław Walczyk z klubu Szef w Kuchni. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Którego zaprosimy pewnie też na rozmowę. Jak wygląda w ogóle praca w porównaniu do KSW na orkiestrze? W jaki sposób trzeba zapewnić zawodnikom jedzenie? Czego oni by oczekiwali? Bo tutaj na orkiestrę ludzie przyjeżdżają się bawić, przyjeżdżają odpocząć, a na KSW, no wiadomo, dieta musi być dostosowana. Z jednej strony kaloryczna, a z drugiej strony zdrowa. Dokładnie. Dla zawodników robimy zupełnie inne dania. Obsługa techniczna też inne dania. No i plus VIP-y i pozostali też osobne bufety, więc to musimy... No jest na pewno dużo, dużo więcej pracy. Macie też umowę z jakimiś firmami kelnerskimi, czy wy zajmujecie się tylko stricte kuchnią, gastronomią? Tak, obsługę kelnerską też mamy swoją na KSW na przykład, a tutaj wspomagają nas uczniowie szkół gastronomicznych. Który raz na orkiestrze? Na orkiestrze, nie wiem, chyba szósty? Szósty raz. I który najlepszy, pan wspomina? Wszystkie są takie same. Wszędzie, zawsze jest fajnie i super atmosfera. Chciałby pan kogoś pozdrowić na koniec? Chciałbym pozdrowić moją małżonkę, która siedzi tutaj obok. To pozdrowienie się dołączam, dziękuję bardzo, Marcin Sob. Ja również dziękuję bardzo. I do zobaczenia.